Dobrze, czyli GeoDrive, tak jak Radek wspominał, jest to, de facto jest aplikacja. Ściągamy to jako binarkę, jako plik exe, czy tam MSI, który sobie instalujemy na naszej stacji Windowsowej. Po zainstalowaniu musimy wskazać, no, gdzie ten nasz zasób obiektowy istnieje. Robimy to przez dodanie tak zwanych hostów i możemy sobie to skonfigurować zarówno w tak zwanej chmurze publicznej. Ja tam dodane dwa, tak? Czyli mam dodany zarówno ten właśnie w chmurze publicznej, który jest na tym naszym tak zwanym ECS test drive'ie, czyli to jest taki przykładowy, wirtualny, dostępny dla wszystkich ECS, który można sobie wejść i założyć konto. Jeżeli sobie w Google wpiszemy ECS test drive, możemy na tą stronę wejść, kliknąć zarejestruj się, podać kilka danych, żadnego spamu, nic nie jest wysyłane i następnie dostajemy w chmurze za darmo 1 terabajt właśnie na takie, na nasze dane, na dowolne dane, tak? No i teraz właśnie jak z tego korzystać? Przykładem właśnie możemy korzystać właśnie przy pomocy na przykład S3 browsera, który tutaj mam odpalony, zaraz też pokażę, ale możemy też również korzystać właśnie przy pomocy GeoDrive'a. Dostajemy się tam podając tutaj w zakładce credentials, na górze mamy, jak się zalogujemy, mam zakładkę credentials, w zakładce credentials właśnie mamy podany nasz tak zwany user ID, czy też access key, oraz nasze hasło, czyli tak zwany secret key. Poddajemy te dane, możemy sprawdzić, czy dostęp działa. Mamy sukces. Analogicznie działa to w przypadku, kiedy mamy taką chmurę, czyli storage obiektowy, tak zwany on-site. Ja tu mam również dodany wirtualny ECS, który również mogą sobie Państwo ściągnąć, żeby przetestować, jak działa taki storage obiektowy, ponieważ on normalnie jest oferowany jako appliance, jako urządzenie, tam kilka urządzeń, ale można sobie też taką wersję wirtualną ściągnąć, uruchomić ją u siebie w organizacji i przetestować, jak to działa i również dostać się do niej przy mocy właśnie tego test drive'a, tak? Czyli tu również podajemy adres użytkownika, hasło i również możemy sprawdzić sobie, czy to działa, mamy sukces, więc zarówno do tej chmury publicznej, na przykład do test drive'a, czy na przykład do OHK, czy na przykład do jakiejś innej firmy możemy się dostawać, która tego typu usługi oferuje, albo możemy się dostawać również, wystawić takie zasoby dla naszych lokalnych użytkowników. I ECS, ten GeoDrive tworzy coś, co taki wirtualny dysk. My możemy wybrać w Windowsie. My możemy wybrać, jaką ma mieć literę tego dysku. Możemy jakoś go sobie opisać, możemy wybrać, czy to ma być typ taki, że mamy 100% danych u siebie i 100% zreplikowane do chmury, czy taki tryb, że lokalnie dane są zamieniane w takie wskaźniki, które zajmują bardzo, bardzo mało miejsca, kilka kilobajtów, a cały plik jest w chmurze, jak na niego klikniemy, to nam się ściąga. Możemy zdefiniować sobie, jakie metadane chcemy, żeby były dodawane do tych plików, które tam rzucamy. Zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda dodawanie tych metadanych, jak wygląda wyszukiwanie. Możemy powiedzieć, że czy chcę użyć tak zwanego bucketu, który jest istniejący już, czy chcę stworzyć jakiś nowy bucket, tak? Test 2 nie będzie. Mogę sobie wybrać, jaki ten bucket ma mieć dodatkowe opcje. Na przykład mogę wybrać, czy właśnie chcę, żeby te metadane były indeksowane, czy chcę wybrać, żeby właśnie na przykład była retencja włączona, czyli dane, żeby były nieusuwalne z tego bucketu przez zadany czas. Ja na tym buckecie mam włączony właśnie jednogodzinną retencję, zaraz sobie zobaczymy, jak to działa. Krótki komentarz dla osób, które jakby nie są na co dzień w kontakcie jakby ze storage'em obiektowym. Ten bucket to jest taka nasza, mówiąc kolokwialnie, przegródka na dane, która jest wysegregowana na storage'u obiektowym, czyli nasze miejsce. Bucket to jest pod jedno zastosowanie, tak? Czyli na przykład dla jednego użytkownika albo pod jedną aplikację. Analogicznie do tak zwanego luna w storage'u blokowym albo do udziału plikowego w storage'u plikowym, tak? Bucket to jest właśnie pod część tego storage obiektowego dedykowana pod jakieś jedno zastosowanie. Jak tutaj widać, można sobie takie pliki powiedzieć, że chcę je szyfrować. Szyfruję je swoją własną frazą, która jest trzymana tylko i wyłącznie tutaj lokalnie, więc te pliki wylatując, opuszczając mój komputer, są natychmiast zaszyfrowane i nikt, w szczególności nawet operator takiego GeoDrive'a, nie jest w stanie tych plików się do nich dostać. Tak zwane wersjonowanie. Czyli powiedzieć, że chcę, żeby mi się odkładały poprzednie wersje plików. Jeżeli ja zaploaduję plik, zmienię go, to poprzednia wersja zostaje. Mogę powiedzieć, ile takich wersji chcę wstecz, aby zostawało, tak? Także tutaj bardzo, bardzo te wszystkie funkcjonalności storage obiektowego przy mocy tej aplikacji można fajnie wykorzystać. I teraz na koniec dnia, jak to wygląda. To jest ten mój, tak jak widzicie, to jest ten mój dysk R.
Ja mam nadzieję, że to się zamknęło już. Tak, to jest ten mój dysk R. On normalnie się pojawia obok mojego normalnego dysku, pojawia się normalnie w Windowsie i korzystam z niego jak z najnormalniejszego dysku. Ja mam zdefiniowane, po jakim czasie pliki, bo tego jeszcze nie pokazałem, po jakim czasie te obiekty, pliki, które tam wrzucam, mają się zamieniać w te wskaźniki, ponieważ ja mam wybrany tryb właśnie, że tylko najbardziej aktualne pliki mam trzymać lokalnie, a starsze pliki, których nie dotykałem od jakiegoś czasu, mają być zamieniane na wskaźniki. Ja mam w ten sposób zrobione, że mam zamianę na wskaźniki bardzo szybko, po jednej minucie. Tak więc uploaduję plik, po jednej minucie on zaczyna być uploadowany, a po kolejnej minucie jest zamieniany na ten tak zwany stub, czyli wskaźnik. Po czym takie wskaźniki można rozpoznać? Ano po tym, że jak sobie wyjdziemy, sobie zobaczymy, jak plik ma taki X, to znaczy, że on jest wskaźnikiem, tak? To znaczy, że no, użytkownik końcowy ma jakby świadomość, że ten plik jest wskaźnikiem, ja na niego mogę kliknąć, on mi się otwiera i to jest mój pokaz rzeczy, lista rzeczy, które mam, zrobiłem sobie, żeby zapamiętać, tak? I teraz jak widzicie, jak ja go otworzyłem, no to on mi się zamienił w pełny plik, tak? Ten X stąd zniknął, normalnie go sobie otworzyłem, mogę sobie go wyedytować, jeżeli będę chciał i normalnie mogę z niego korzystać. Po zamknięciu on po minucie znowu jest wysyłany do chmury, czyli znika z mojego lokalnego systemu plików, zwalnia miejsce, a w chmurze już jest zapisany, zabezpieczony. Ta chmura jest oczywiście zrobiona w ten sposób, wasza też może być potencjalnie, że może być lokalizowana, rozpięta po kilku lokalizacjach, więc nawet awaria całej lokalizacji nie powoduje, że ja tu mam jakikolwiek dostęp do danych, czy mam utratę danych. Dobrze. Upload do chmury wygląda w ten sposób, że tworząc plik, jakiś tam sobie stworzę jakiś przykładowy Excel. Po stworzeniu widzicie, pojawia się zielona strzałka, to znaczy, że ten plik jest do wysłania. Po jednej minucie on zaczyna być wysyłany, po kolejnej minucie zamienia się we wskaźnik, czyli po dwóch minutach będę miał ten szary X. Także upload, tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo prosty. Używa się tego całkowicie jak normalnego, zwykłego dysku. Widzicie, ten plik już się znowu zamienił we wskaźnik. Ponieważ ja mam to zrobione, żeby bardzo szybko się zamienił w ten wskaźnik. Odczyt z chmury pokazywaliśmy, tak? Czyli ja po prostu klikam ten plik, on się ściąga, otwiera mi się normalnie. Ja w tej chwili mam założone na tym bakecie, mam założoną tak zwaną retencję, więc ja bym tego pliku nie mógł w tej chwili jeszcze zmienić. Retencję mam jednogodzinną, więc w ciągu godziny powiedzmy ten plik już mi się odlokuje. Właśnie, jak wygląda retencja? Na bakecie mam włączone, że plik w ciągu godziny ma być nieusuwalny, niemodyfikowalny. Tak sobie zdefiniowałem. To można zdefiniować od jednej sekundy do nieskończoności ten czas. Więc również możecie tam wrzucać, uploadować dane. Czekajcie, jakaś. W którym miejscu przechowywane są lokalne kopie plików? Lokalne kopie. Są przechowywane na dysku C. Zaraz to pokażę, dobrze? Za chwilkę to pokażę. O, tu jest nawet ścieżka, tak? To jest program Files. To też się definiuje. GeoDrive i AirDrive, tak? I później pod spodem mamy normalnie strukturę folderów, którą mamy tutaj. To można, tak jak mówiłem, definiować, to może być, możemy sobie jakiś dedykowany dysk stworzyć, który jest takim naszym cache'em tego GeoDrive'a. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem. Dobra. Dobrze. Teraz tak, jak działa taka retencja? Tutaj sobie wrzuciłem specjalnie dwa pliki. Jeden sobie wrzuciłem trochę wcześniej, o 9.04, czyli no, ponad godzinę temu. Tak jak wspominałem, retencja jest godzinna, więc mam nadzieję, że ten plik tam mi się da usunąć w tej chwili już. Jeżeli go usunę, to mi się go usunąć. Natomiast ten plik wrzuciłem na początku warsztatu, w momencie, kiedy Radek zaczynał. I ten plik był utworzony niecałą godzinę temu, 17 minut temu, więc ja tego pliku nie powinno być w stanie usunąć. Tak? Po prostu on jest nieusuwalny, niemodyfikowany. Przez godzinę nie jestem w stanie go skasować. Muszę odczekać godzinę, zanim będę w stanie go usunąć. To jest tak zwana retencja, tryb warm, czyli ja mogę te pliki dodawać, mogę normalnie plik utworzyć, w tym nie ma problemu. Natomiast przez godzinę on, bo tak sobie zdefiniowałem, to tak jak mówiłem, mogę sobie zdefiniować na dowolny czas. Natomiast przez ten zadany czas, zdefiniowany czas przez jakiegoś tam administratora, czy przez użytkownika tego geodrawia generalnie, ten plik jest niezmienialny. Dobrze, teraz kwestia metadanych. GeoDrive można skonfigurować również, że dodaje nam tak zwane customowe, moje własne metadane, tak? Czyli storage plikowy ma z góry zdefiniowane metadane, to znaczy ma metadane, czyli dane o danych, tak? Ma zdefiniowane odgórnie, jak się plik nazywa, kiedy był utworzony, no są te rzeczy, które na przykład tutaj widzieliśmy między innymi. Jakie są uprawnienia tego pliku,
kiedy był utworzony, kiedy był zmodyfikowany, kiedy był ostatnio dostępowany, jaką ma nazwę, jaką ma wielkość, tego typu rzeczy. Natomiast nie mogę dodać swoich pól, swoich metadanych. Ja w GeoDrive, zapisując plik, mogę go poprosić, że jeżeli plik trafia, ja akurat tak zrobiłem, do tego folderu i ma konkretne rozszerzenie, to dodawaj do niego konkretne metadane, tak? I na przykład w GeoDrive fajne jest też to, trochę abstrahując, że ja nie muszę się dostawać do tych danych z tego komputera przez tą aplikację. Mogę dostać się do nich niejako z boku, używając na przykład aplikacji S3 Browser czy jakiegokolwiek innego browsera do storage obiektowego. Jak sobie popatrzymy, mam tutaj dokładnie tą samą strukturę plików, którą mam na moim GeoDrive. Tak, dokładnie te same pliki, te same foldery w ten sam sposób są umieszczone. I właśnie poprosimy GeoDrive'a, żeby do folderu plików, które są w folderze metadane, dopisywał mi konkretne metadane, które sobie zdefiniowałem. I na przykład prosiłem go, żeby do plików BMP dopisywał mi takie customowe metadane, tak? Czyli rok 2020, typ, bitmapa i właściciel ja. Natomiast do plików innych niż bitmapa dopisywał mi tylko te dwa, czyli rok i właściciela. I co mi to daje? Tak Radek tam rysował, wydaje mi się, bo nie słuchałem bardzo dokładnie Radka, o wakacjach, o zdjęciach z wakacji. Więc trzymając się analogii zdjęć z wakacji, ja mógłbym na przykład powiedzieć, że zapisując zdjęcie z wakacji, mogę opisać to zdjęcie, na przykład to jest zdjęcie z jakiejś tam lokalizacji, na tym zdjęciu są te i te osoby, oprócz tego, nie wiem, jest plaża, są palmy, jest jakieś tam błękitne morze. I później na przykład przeszukując mój zasób zdjęć, kiedy tych zdjęć przez lata może się porobić mnóstwo, mógłbym poprosić, pokaż mi zdjęcia, na których jestem ja. Zdjęcia są z roku 2015 i gdzie jest plaża. Tak? I w ten sposób mógłbym wysłać takie zapytanie bez żadnej zewnętrznej bazy danych. Ten storage obiektowy powinien mi takie zapytanie odpowiedzieć. Wygląda to w ten sposób, że klikam sobie przeszukiwanie metadanych i tworzę sobie zapytanie. Tu mogę skasować to. Mam przygotowane pole. No ja mam przygotowane te pola, które są u mnie zdefiniowane, tak? Ponieważ on sobie je wczytuje. Tutaj mógłbym mieć miejsce, kto jest na zdjęciu, z którego roku zdjęcie jest i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie przy pomocy tych pól mogę i operatorów logicznych mogę sobie sformułować zapytanie. To mam przygotowane takie zapytanie. Na przykład powiedziałem, pokaż mi wszystkie bitmapy z roku 2020, tak? Czyli tam, kiedy rok równa się 2020 i typ równa się bitmapa, klikam wyszukaj i on mi powinien za chwilę wypluć, brzydko mówiąc, właśnie w takiej ścieżce, jak jest ID tego obiektu, to jest właśnie to ID obiektowe, unikalne tego w skali światowej, tego obiektu, jego wersja, czyli tak naprawdę to jest jego czas powstania, no i to właśnie customowe metadane, które sobie wcześniej zdefiniowałem. Na przykład w ECS-ie możemy takich pól do indeksowania zdefiniować do 30, czyli całkiem sporo. I tutaj widać dokładnie ten 2020, Karaszewski, bitmapa, więc tutaj sobie te metadane byłem w stanie po prostu przeszukać. To, co jest ważne właśnie w tym procesie, że przechowując te metadane razem z obiektami, czy razem z tymi plikami na storage'u obiektowym, mamy możliwość, tak jak wspomniał Piotr, potem przeszukiwać te metadane i wyszukiwać te odpowiednie dokumenty, nawet w sytuacji, kiedy zmieni nam się aplikacja. Wystarczy, że mamy inną aplikację, która rozumie protokół S3 i korzysta z wyszukiwania metadanych na storage obiektowym i bez problemu możemy ten materiał współdzielić i przeglądać za pomocą tamtej aplikacji. Mamy tutaj pytanie dodatkowe, czy są jakieś wdrożenia produkcyjne GeoDrive w Polsce, na świecie? Jeśli tak, to prośba o kilka słów, w jaki sposób został wykorzystany. Takim najciekawszym wdrożeniem, o którym możemy powiedzieć, które każdy z Was może sobie wygooglać, to jest wdrożenie u operatora w Wielkiej Brytanii, czyli firmy UK Cloud. To jest ich taki narodowy operator, który korzysta z GeoDrive'a jako darmowy interfejs dla ich klientów do właśnie korzystania z ich usług chmurowych, czyli oni wystawiają dla swoich abonentów usługę po S3. No i ponieważ większość z firm nie posiada jeszcze storage'u obiektowego, no to korzystają właśnie z GeoDrive'a jako z takiego prostego interfejsu, gdzie każdy zwykły użytkownik może w prosty sposób
korzystać zasoby ECS-owe PS3, nawet nie mając dodatkowej płatnej aplikacji archiwizacyjnej. Można te dane tam uploadować, można przeszukiwać, można oczywiście robić inne rzeczy. Tutaj Piotr pokazał też drugą referencję. Tak. Swisscom. To powiedz już, przepraszam. Tak, Swisscom, czyli też kolejny operator, tym razem w Szwajcarii. Też można sobie spokojnie na ich stronach wszystko zobaczyć, to są publicznie dostępne dokumenty. Też korzystają właśnie z GeoDrive'a, tutaj jest pokazane EMC CIFS ECS Tool. To jest starsza nazwa tego, CIFS ECS Tool to jest starsza nazwa GeoDrive'a, ale to jest to samo urządzenie. Tak, z którego firma korzysta dokładnie w tym samym scenariuszu, czyli dajemy możliwość użytkownikom korzystania z takiej chmury PS3 bez konieczności zmieniania ich jakby workflowu, przyzwyczajeń, dorzucania dodatkowej aplikacji. Tak jak pokazuję, jest to bardzo proste, intuicyjne. Tworzymy sobie nasz dodatkowy folder na dysku sieciowym i do tego folderu samodzielnie, czy też w sposób automatyczny przerzucamy dokumenty, które mają być archiwizowane. Nadajemy metadane, nadajemy retencję i w ten sposób mamy wykonaną sposób archiwizacji. To są takie dwa największe wdrożenia, czy najciekawsze, bym powiedział, takie najbardziej medialne. Oczywiście większość naszych... One są publiczne, więc możemy o nich mówić, natomiast na przykład jedna z firm farmaceutycznych, która ma ECS-a w tej wersji on-premise, czyli mają appliance po prostu stojące u siebie, oni również używają GeoDrive'a do archiwizacji po prostu. Chcieli zrobić to bardzo prosto, wystawić po prostu użytkownikom końcowym foldery, do których oni sami uploadują dane, te dane są blokowane właśnie przy pomocy mechanizmu WORM. Niedawno testowali i teraz już jakby to używają. Dokładnie. Tu mamy pytanie kolejne, na jakim poziomie OS Windowsa działa GeoDrive? Działa jako usługa. Tak, działa jako usługa, dokładnie. Dokładnie. To, co jest też bardzo ciekawe, że możemy de facto GeoDrive'a wykorzystać do tworzenia takich szybkich kopii zapasowych z zasobów, które użytkownicy mają na swoich laptopach, teraz pewnie w większości, bo tak jak pokazał Piotr, możemy uruchomić tą funkcjonalność w trybie Mirrora, czyli de facto mamy cały czas dane u siebie lokalnie, ale mamy drugą kopię na ECS-ie, więc wtedy w przypadku jakiejkolwiek utraty tych bieżących danych oczywiście jesteśmy w stanie sięgnąć do tej drugiej kopii, którą trzymamy na ECS-ie. Jeszcze tu jakieś pytanie się pojawiło w międzyczasie, czekaj. Mamy tak, czy po ustawieniu retencji na przykład godzinę mogę ją zmienić, zanim upłynie ta godzina? To jest tak, ja mam, tak jak mówiłem, ja mam ustawione na jedną minutę upload, więc jeżeli ja utworzę plik i on jeszcze mi się nie zaploaduje, no to ja jestem w stanie go na przykład usunąć, tak? Natomiast jak on mi się już zaploaduje, czyli już mi ta zielona strzałka zniknie i on już znaczy, że on jest na ECS-ie, nawet nie musi mi się ten X pojawić, to już jest niemodyfikowalny przez godzinę. Oczywiście, że dostęp administracyjny do ECS-a, tak jak ja tutaj mógłbym sobie wejść do tego mojego ECS-a lokalnie stojącego, tak wygląda interfejs, już nie chcę tam wchodzić, to mógłbym na przykład zmienić okres retencji na tym bakecie z jednej godziny do jednej minuty i ten plik skasować jako administrator. Zakładając, że nie miałbym włączonego tak zwanego trybu compliance'owego, ponieważ w trybie compliance'owym nawet jako administrator, jako root, jako super user nie jestem w stanie, nie jest mi dozwolone skrócenie retencji, mogę tylko wydłużyć. Ponieważ ECS może działać w takich właśnie dwóch trybach, tryb governance albo enterprise, kiedy rzeczywiście użytkownik uprzywilejowany, czy tutaj root na przykład, może taką retencję obejść, skrócić oraz w trybie compliance'owym, kiedy nikt, dosłownie nikt nie jest w stanie tej retencji skrócić. I tą retencję, ten tryb retencji ustawia się na poziomie tak zwanego namespace'a, czyli tenanta. Na ECS-ie możemy mieć dozwolną ilość tenantów, mogą być setki tysięcy czy miliony nawet tenantów. I jeden tenant może być w trybie compliance'owym, a inny tenant za was obok niego może być w trybie enterprise'owym, tak? Więc można jak najbardziej konsolidować różne polityki retencji na jednym urządzeniu. Dokładnie. No kwestia retencji, wiadomo, cały pomysł WORM-a polegał na tym, żeby mieć możliwość zapewnienia integralności tych danych źródłowych i mieć gwarancję niezaprzeczalności tych danych. Więc rzeczywiście w tym trybie compliance'owym nie ma możliwości skrócenia tego czasu retencji, no bo to by oznaczało, że dowolny dokument możemy, że tak powiem, przerwać ten ciąg retencji i go zedytować. Jeżeli zakładamy takie sytuacje, to tak jak wspomniał Piotr, mamy tą drugą opcję, czyli możliwość zdjęcia tej klauzuli retencji przez uprawnionego administratora dla danych, gdzie nie mówimy tutaj o materiale, że tak powiem, dowodowym, czy materiale już takim kompletnie finalnym.
który ma być archiwizowany. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, tak na końcu? Chyba jeszcze jedno jest, bo tutaj miga mi. Sekundeczkę. Chyba mamy... Ja nie wiem jeszcze, że nowego. To jest chyba to samo cały czas. Dobrze, jeszcze jedna rzecz tutaj mam na tej mojej liście magicznej. A, jeszcze moment, jest jedno pytanie, GeoDrive jest licencjonowany. Jest to kompletnie bezpłatny dodatek do naszej platformy ECS, czyli każdy klient, który ma u siebie rozwiązanie ECS, ma automatycznie dostęp do nieograniczonej liczby licencji na GeoDrive. Znaczy, tak naprawdę nawet jeżeli nie ma ECS, no to również można sobie to ściągnąć. Tak po jest, dokładnie. Dokładnie. Z naszych, naszych klientów, na przykład OHK, tak? Firmy OHK, która może taki namespace Państwu wykreować i dać do niego dostęp. Dokładnie. To jeszcze chciałem powiedzieć, aha, Radek o tym wspominał, że taki GeoDrive możemy postawić jako właśnie prywatny dysk dla każdego użytkownika, który sobie instaluje ten GeoDrive u siebie na swoim Windowsie, ale możemy go zainstalować również na jakimś serwerze czy maszynie wirtualnej i takie foldery z tego naszego wirtualnego dysku normalnie wystawić na zewnątrz przy pomocy protokołu SMB i mieć serwer NAS, serwer plików na potrzeby firmy z replikacją do chmury. Czyli nie musimy bawić się w zapewnianie wysokiej dostępności, bezpieczeństwa, backupu tego lokalnie, tylko wykupujemy sobie miejsce u operatora jakiegoś na przykład. 1 terabajt, 5 terabajtów chyba tego miejsca potrzebujemy i taki GeoDrive sobie odpalamy w tym trybie takim, że nie twórz mi tych stabów, tylko trzymaj mi 100% danych lokalnie, a jednocześnie wszystko mi eksportuj do chmury i w tym momencie mam taki disaster recovery dla mojego serwera NAS-owego, dla moich danych as a service po prostu. Tak, nie muszę kupować drugiego pudełka, gdzieś stawiać w drugiej lokalizacji, tylko sobie robię replikację do chmury. Tak, więc jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla takich, powiedziałbym, małych oddziałów, mikrooddziałów, gdzie mamy kilka osób, niewielkie zasoby plikowe i rzeczywiście wtedy możemy sobie zbudować taki wirtualny serwer plików za pomocą GeoDrive'a, który automatycznie jest replikowany czy zabezpieczany na tym centralnym zasobie w chmurze i oczywiście na koniec dnia te dokumenty mogą być współdzielone też z innymi użytkownikami. Mamy tu pytanie, czy możemy dostać jakiś guide, jak po kroku zbudować sobie takie rozwiązanie. Oczywiście my taki link możemy przesłać, zresztą wystarczy to wpisać w Google'a. Może byśmy prosili o kontakt, wtedy się skontaktujemy, tak. Dokładnie powiemy, o co chodzi, dowiemy się dokładnie, w czym możemy pomóc. Dokładnie tak. Mi się wydaje, że to będzie najlepszy niż taki generyczny guide. Ja jak najbardziej mogę pomóc, czy w zainstalowaniu właśnie tej wersji wirtualnej, czy w dostaniu się do tego test drive'a, którego gdzieś tutaj pokazywałem, nie wiem, już nie pamiętam, gdzie on jest. Tutaj tego test drive'a, więc jak najbardziej mogę w tym pomóc, jak zainstalować GeoDrive'a, jak zainstalować nawet tego S3 browsera, którego tutaj mamy, nie ma problemu, tak? Tylko prosilibyśmy o pytanie. No dobrze, to teraz tak przejdziemy pewnie do... Jeszcze ostatnią rzecz chciałem, Radku, pokazać, czyli wersjonowanie. To znaczy, w storage obiektowym mamy coś takiego, co się nazywa wersjonowanie, to znaczy w momencie, kiedy taką zapiszę sobie obiekt, następnie go wyedytuję, mogę powiedzieć, trzymaj mi poprzednie wersje, na przykład 5 poprzednich wersji, na potrzeby tego, że na przykład zrobiłem jakąś edycję, której nie chciałem, jakieś zmiany niepożądane i chciałbym odzyskać poprzednią wersję. Tak jak tutaj widzicie, ja mam zrobione 2 wersje tego mojego pliku, teraz pokażę, jak wygląda restore tego mojego pliku changes i mam wersję z 6.17 z wczoraj i z wersję z 7.27, czyli tą obecną wersję, tak? No i załóżmy, że ta moja obecna wersja jest dla mnie niesatysfakcjonująca, ja chciałbym ją odzyskać poprzednią wersję, jako zwykły końcowy użytkownik. Wchodzę sobie, klikam sobie na ten mój plik changes, mam GeoDrive się dodaje do menu kontekstowego w Windowsie i klikam sobie odtwórz plik i on mi pokazuje, że masz jedną poprzednią wersję. Tą wersję z tej 6.17. Ja mogę sobie mogę powiedzieć, odtwórz to samo miejsce, zastąp mi ten plik albo utwórz mi jakieś nowe pliki, on się to teraz powinien pokazać za chwilę, tak? Więc tak wygląda odtwarzanie tego wersjonowania, tak? Więc też moim zdaniem bardzo przydatna rzecz, kiedy coś popsuję sobie, bardzo prosto mogę to odzyskać. To takie można powiedzieć kopie migawkowe poprzednich wersji. Ja tu mam włączoną retencję, więc podejrzewam, ten plik zaraz by mi się teraz migał do skasowania, kiedy sobie skasuję w godzinie. I ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać, przepraszam, to jest udostępnianie danych, które mam na GeoDrive'ie w bardzo prosty sposób. One są oczywiście zabezpieczone, są prywatne,
jeżeli ja nic nie zrobię, no to nikt się do nich nie może dostać oprócz mnie, osoby, która ma ten klucz generalnie, tak? Secret key i user key, chyba access key. Natomiast jeżeli chcę, ja mogę sobie taki plik bardzo prosto wystawić na zewnątrz, nowy GeoDrive, utwórz mi URL do wyszerowania, mogę powiedzieć do kiedy, czyli na przykład do 18 maja, skopiuj mi ten URL i następnie mogę go wysłać komukolwiek, przeglądarce normalnie go wpisać i do 18 maja ten plik jest normalnie, mogę sobie po prostu ściągnąć, tak. Każdy z Państwa mógłby ten URL, mógłbym go wysłać i każdy z Państwa będzie dostęp do 18 maja. Natomiast 18 maja, tak jak tam było zdefiniowane, mówię, ja tę datę znowu mogę sobie ustawić dowolnie, do 18, po 18 maja, 19 on już automatycznie, bez żadnej Waszej akcji, przestanie być dostępny. Jeżeli bym 19 maja na to kliknął w ten sam sposób, to tam komunikat tutaj XML-owy, że access denied, już nie masz prawa do tego pliku. I to jest chyba ostatnia rzecz, którą chciałem, którą zaplanowałem. Jak widać, jest to proste narzędzie, które pozwala nawet na różne przydatne funkcjonalności i możliwość przerywania plików. Mamy tutaj dwa dodatkowe pytania. Czy GeoDrive jest na inne systemy operacyjne? No to tutaj jest tylko na Windowsy. Jest tak, jak to kiedyś rozwiązanie się nazywało CIFS-ECS, ono dotyczy protokołu CIFS-owego, więc platforma jest Windows. I drugie pytanie, czy GeoDrive jest produktem Dell EMC czy zewnętrznej firmy? Nie, jest to nasz produkt wewnętrzny. Jest produktem, tak, zgadza się, Dell EMC. Dell Technologies. I mamy ostatnie pytanie jeszcze, jak użytkownik odejdzie z pracy, to czy można się dostać do danych? Oczywiście tak, można się dostać do tych danych, tak jak pokazałem. Czyli jeżeli Państwo, znaczy generalnie tak, można się dostać do danych. Jedna rzecz nie powiedziałem, że ten GeoDrive stojący na moim komputerze, na moim Windowsie jest całkowicie bezstanowy. To znaczy ja mogę stracić tą moją stację z tego mojego Windowsa. Na nowym Windowsie, ja to robiłem nawet wczoraj, na moim Windowsie zainstalować sobie nowego GeoDrive'a, wskazać mu, który to jest ten host, jaki to jest bucket i te dane automatycznie mi spłyną i się tutaj pojawią. Więc tak długo jak znam hasło do tego tak zwanego namespace'u, jestem w stanie tam się dostać, tak. W szczególności jeżeli ECS stoi u nas, no to ja jako administrator takiego ECS-a jestem w stanie wejść i to hasło sobie zobaczyć, tak. Więc jak najbardziej. Jak najbardziej, to jest znowu jakby powrót do tego, o czym mówiliśmy, że to nie jest tak, że nasi klienci muszą korzystać z tego GeoDrive'a na zawsze, to jest bardziej rozwiązanie, które teraz widzimy jako takie narzędzie przydatne z racji tego, że jeszcze nie ma tak dużej ilości aplikacji po S3, szczególnie w zakresie archiwizacji, które byłyby tak dostępne dla biznesu i proste wdrożeniu, więc w sytuacji, kiedy po jakimś czasie firma się zdecyduje na stosowanie innego systemu, czy na współdzielenie tego archiwum ze swoim partnerem, z inną spółką, czy tak jak tutaj jest opisane, osoby, które zasilały ten system danymi, odejdą z pracy, jak najbardziej te dokumenty łącznie z metadanymi leżą na ECS-ie i są jak najbardziej dostępne standardowo po protokole S3 za pomocą innych narzędzi przez inne osoby, więc tutaj nie ma takiego, że tak powiem, zablokowania tych danych tylko do przeglądania. Jak mówiłeś o współdzieleniu, to może jeszcze jedna news case mi się wspomniał, GeoDrive, o którym warto wspomnieć, czyli właśnie można go używać do kolaboracji, czyli możemy z kilku Windowsów stacji uzyskać dostęp do tego samego bucketu, zdefiniować sobie tak zwanych peerów, czyli na przykład ja, jakiś Radek i ktoś jeszcze, żebyśmy mogli mieć dostęp do tego samego bucketu, byśmy się zdefiniowali, ja, komputer Radka i komputer na przykład tego jeszcze jednego kolegi, byśmy zdefiniowali jako tak zwany, żeby oni byli tak zwanymi peerami dla siebie. Każdy z nas by widział na przykład ten dysk R, tak jak tutaj mam, i każdy z nas by widział dokładnie same pliki. Ja mógłbym ten plik otworzyć, zmienić, i po zamknięciu, po zapisaniu, po wysłaniu, mój GeoDrive by poinformował GeoDrive'a Jadka i tego trzeciej osoby na przykład, że ten plik został zmieniony i ściągnął konwersję, czyli byśmy mogli pracować na tych samych danych, na no, bardzo aktualnych tych samych danych, zdalnie po prostu, tak? Czyli taka kolaboracja, można powiedzieć, narzędzie do kolaboracji również. Można tego. Dokładnie, czyli do takiego współdzielenia tego naszego archiwum danych, i spokojnie ileś osób może taką mini grupę roboczą sobie stworzyć. Mamy jeszcze dwa pytania. Jedno pytanie, to jest kliencka wersja GeoDrive do zainstalowania na poszczególnych serwerach. No to tak jak wspomniał Piotr, GeoDrive może być zainstalowany na serwerze w ramach naszej organizacji i z niego może korzystać
iluś użytkowników w naszej sieci. Normalnie szerujemy protokołem Windowsowym, tak jakbyśmy szerowali cokolwiek innego, tak? Możemy szerować tego naszego wirtualnego dysku. Dokładnie, więc to jest standardowa instalacja, tutaj nie mamy jakiegoś rozróżnienia na GeoDrive, nie wiem, na serwery czy na stacje robocze, po prostu instalujemy GeoDrive'a albo na swojej lokalnej stacji, albo na serwerze, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy lokalnie. I mamy ostatnie pytanie, do czego jest opcja Delete GeoDrive i kiedy jej używamy? To znaczy, jeszcze raz pytanie. Tutaj jest na interfejsie, masz na górze Delete GeoDrive, taką funkcjonalność. Aha, usuń usuń moją tą literę dysku. Jak ja bym tutaj kliknął OK, to po prostu ten dysk R stąd by mi zniknął. Po prostu. Mogę powiedzieć, zostaw mi te pliki skaszowane w tym miejscu na dysku C, albo skasuj mi te pliki, tak? To jest po prostu usunięcie litery dysku, tak? Tu mam, pierwsza opcja to jest dodanie tego, zdefiniowanie tych hostów, to ja tu mam właśnie tą prywatną chmurę, czyli ten publiczny storage obiektowy i prywatny storage obiektowy. Później muszę kliknąć, muszę dodać jakiś GeoDrive, czyli kolejną literę dysku, zmodyfikuj tą zaznaczoną literę dysku, albo usuń tą literę dysku, tak? Skasuj ten dysk R. No w tym momencie on mi zniknie, tak? Ja nie chcę tego klikać, natomiast mogę powiedzieć, że niech mi to zniknie. Lokalne stawy mogę zostawić, lokalne stawy mogę, czy tam ten cache lokalny mogę, który jest w tym miejscu. Przypominam, to jest definiowalne, tak? Mogę to zostawić albo usunąć, tak? Natomiast no ja nie chcę tego kasować. Delete GeoDrive to jest po prostu usunięcie litery dysku. On mi wtedy zniknie. Piotrze, mamy tutaj jeszcze jedno pytanie, czy można zablokować dostęp do panelu administracyjnego GeoDrive? Czyli rozumiem, że ograniczyć użytkownikowi jakby możliwość zarządzania. Do tego tutaj pytanie jest, znaczy można... Rozumiem, że można najprościej zainstalować... Usługa, być może można, bo on się pojawia tutaj w treju po prostu, być może da się go jakoś, żeby on zniknął. Znaczy rozumiem, że mamy też opcję zainstalowania, tak jak powiedzieliśmy, kiedy GeoDrive jest zainstalowany na współdzielonym serwerze, no to wtedy rozumiem, że użytkownik... No nie, wtedy nie ma dostępu do tego, nie tak. Nie ma dostępu do tego panelu, więc to jest najprostszy mechanizm, żeby nie instalować go na pojedynczych stacjach roboczych, bo to też przy skali może być problematyczne jakby logistycznie. Wydaje mi się, że schowanie tego powinno być możliwe. Nie robiłem tego nigdy, ale wydaje mi się, że powinno to być możliwe, żeby on działał tylko i wyłącznie jako usługa w tle, a nie miał właśnie dostępu użytkownik tutaj. No to rozumiem, że on jakby, skoro działa jako usługa, to rozumiem, że jest objęty jakby typowymi politykami, tak, w ramach Windowsa, czyli to, co można zrobić, jeżeli chodzi o ograniczanie uprawnień, tak, do poszczególnych. Z innej beczki ja miałem doświadczenie na przykład z takim oprogramowaniem Avamar do backupu i on również działał jako usługa i odpalał się właśnie tutaj w treju i wiem, że tam można było to bez problemu schować, tak, przed użytkownikiem, więc podejrzewam, że tutaj jest podobnie, natomiast nie robiłem tego. No dobrze, to mamy... Radek, wszystko jest, czy... Tak, chyba mamy wszystkie pytania wyjaśnione, to może teraz na chwilkę jeszcze wrócimy do tego naszego whiteboarda. Ja się wyłączam, tak? Tak.